Dobrze. To ja witam wszystkich serdecznie. Zapraszam oczywiście na moją prezentację zatytułowaną Czego o architekturze nauczyła mnie praca nad własnym edytorem kodu. I zacznę może od małego kamienia w szybie. Mianowicie tak jakby zarówno w nazwie ścieżki jest architektura, jak i w tytule mojej prezentacji. Natomiast w moim odczuciu, przynajmniej dla tego rodzaju oprogramowania, którym ja się zajmuję, architektura nie jest najadekwatniejszą metaforą do tego, żeby opisywać istotę tej pracy, którą robię, i bardziej widzę rozwijanie programów jako tworzenie języka, w którym później opowiadamy to co tworzymy, tak? Można tak powiedzieć. I teraz plan mojej prezentacji jest taki, że najpierw pokrótce opowiem o inspiracjach na ten projekt, który tworzę. Później pokażę wam nie jedno, ale aż 3 dema i będą przeplatane dyskusjami, pokazywaniem, że tak brzydko powiem, bebechów. I teraz tak, w mojej prezentacji pojawi się język programowania Lisp, zresztą w mało której mojej prezentacji się nie pojawia. Czy ktoś obecny na sali jakoś kojarzy Lispa? Jest kilka osób, co mnie trochę cieszy, bratnie dusze, a dla tych, którzy nie kojarzą, możemy powiedzieć sobie pokrótce, że tak jak klasyczna notacja programistyczna wymaga od nas, żebyśmy pisali F, nawias, X, przecinek Y, tak w Lispie darujemy sobie przecinki, a nawias stawiamy z przodu. Natomiast to nie wszystko, bo Lisp jest bardzo konsekwentny, czyli tak jak typowo w językach programowania mamy specjalną składnię do pracy z arytmetyką, tak w Lispie używamy tej samej składni, co zawsze. I to będzie ważne za chwilę z powodów, które później, mam nadzieję, okażą się jasne. Oczywiście z tego względu też nie mamy takich dziwactw jak precedens operatorów. Wszystko jest zawsze jednoznacznie wyrażane przez składnie. Również definicje, tak jak powiedzmy typowo w JavaScriptie piszemy w f od x, y, a jak chcemy zdefiniować sobie funkcję, to musimy jeszcze jakieś dodatkowe słowa kluczowe, jakaś dodatkowa składnia. W Lispie wszystko cały czas jest na tę samą modłę, że najpierw mamy operator, a później operandy do tego operatora. I to nam daje parę ciekawych własności, których nie ma w zwykłych językach programowania, czyli na przykład to, że możemy sobie zacytować kawałek drzewa naszego programu. I teraz ktoś mógłby mnie zaatakować, że ale przecież to jest niekonsekwencja, że ten apostrof przecież to nie jest operator w nawiasach, ale to jest tak naprawdę, i to okaże się ważniejsze niż się początkowo może wydawać, to jest po prostu skrót notacyjny dla czegoś takiego, czyli jakby smok jest zabity, księżniczka uratowana. Jeszcze z innych ciekawych własności pozwala nam to na wykomentowywanie poszczególnych wyrażeń. Dobrze. I teraz jakby taką standardową strukturą, z której korzystamy w przypadku Lispa, jest lista linkowana, czyli coś, co składa się par, głowa, wartość danego elementu i wskaźnik na pozostałe elementy. Tak, i one się niestety tak brzydko nazywają w Lispie, że głowa listy to jest char, a ogon listy to jest CDR. Jest jeszcze operator cons, który nam alokuje nową listę. Jeszcze w przypadku Lispa mamy do czynienia z taką niejednoznacznością notacyjną, że parę możemy zapisać albo w postaci kropkowanej, czyli głowa, kropka, ogon, albo w postaci, można powiedzieć, uproszczonej, czyli w tym przypadku te dwa napisy są równoważne. Czyli tutaj my mamy parę, której ogon wskazuje na koniec listy, a której tam głowa wskazuje na symbol A, i to po prostu zapisujemy jako listę jednoelementową. I to tak, powiedzmy, na rozgrzewkę tytułem wstępu. Natomiast druga rzecz, o której chciałbym wam opowiedzieć, jest, powiedzmy w cudzysłowie, edytor tekstu Emacs. Pytanie, czy ktoś ma z was doświadczenia z tym edytorem? Są 3 osoby, bardzo 4 osoby. Bardzo mnie to, moje serce cieszy. Właśnie ja na początku, trochę przez przypadek się wkręciłem w Emacsa, bo na początku właśnie pracowałem w terminalu, były różne edytory, a później się dowiedziałem, że to nie jest edytor na końcu, tylko to jest tak, system operacyjny. I to nie jest żart właśnie, to jest najsmutniejsze w tym wszystkim. Dobra, i może mogę pokazać, co jest najbardziej urzekające w Emacsie. Właściwie tutaj są 4 rzeczy, a może trochę powiększę czcione.
żeby lepiej było widać, minus NW, powiedzmy cokolwiek. Mam, tak, jakby jedna rzecz, która jest jakby bardzo, bardzo w Emacsie piękna, to jest interakcja z Lispem. To znaczy, ja mam sobie, mogę jeszcze trochę powiększyć, bo to jest ważne, co tutaj pokazuję. Mogę sobie wcisnąć tajny skrót klawiszowy i mogę sobie ewaluować pojedyncze wyrażenie, które gdzieś tutaj się pojawia. Tak? I to jakby zachęca do takiej bardzo inkrementalnej pracy z kodem źródłowym. W sensie tam pod spodem cały czas działa sobie interpreter, a ja do niego po prostu wysyłam wyrażenia. I to, że ja mogę tak zrobić, wynika z tej magicznej własności składni Lispa, że jak mam jakieś wyrażenie, to po pierwsze ostatnie wyrażenie przed kursorem jest jednoznacznie zdefiniowane zawsze w każdym punkcie kodu źródłowego, a druga rzecz jest taka, że mogę sobie tak samo parsować Lispa od przodu, jak i od tyłu. I właśnie dzięki tym magicznym właściwościom, których nie posiada żaden inny język programowania, mogę pracować w ten sposób. Druga rzecz jest taka, właśnie tutaj padł sobie taki żarcik, że to jest system operacyjny, ale to właśnie nie jest żarcik, tylko czy można powiedzieć, że Emacs jest po prostu takim interpreterem Lispa i on zachęca do tego, żeby jego samego edytować w Lispie. I mogę podać przykład takiego rozszerzenia. Tutaj kiedyś sobie napisałem takie coś, taką funkcję, ona się nazywa kill whitespace or sexp. Sexp co prawda brzmi może przyjemniej niż w rzeczywistości się okazuje, a może właśnie nie. To jest S wyrażenie, czyli właśnie wyrażenie, które jest albo jakimś atomem, albo wyrażeniem zawartym w nawiasach. Tak? I tutaj ja napisałem sobie taką funkcję, no, ona nie jest bardzo ważna, ale po prostu chodzi o to, że to mi się wydaje, że to trochę obrazuje istotę obcowania z Emacsem. Tak? Napisałem sobie taką funkcję, że jeżeli mój bieżący kursor jest na białym znaku i nacisnę sobie Alt-Delete, to mi wtedy zje wszystkie białe znaki, skasuje wszystkie białe znaki do pierwszego niebiałego znaku. Natomiast w przeciwnym razie wytnie do schowka bieżące S wyrażenie. Czyli teraz naciskam sobie Alt-Delete i mi zjadło wszystkie białe znaki, a teraz nacisnę sobie Alt-Delete znowu i mi zjada, czy wycina do schowka wyrażenie, teraz ja mogę wkleić ze schowka. Tak? I to właśnie po prostu praca z Emacsem, czystym relaksem oczywiście, ale trochę właśnie polega na tym, że się pisze samemu ad hoc różnego rodzaju rozszerzenia, które ułatwiają nam na bieżąco pracę edycyjną, powiedzmy. Tylko z Emacsem jednak są takie problemy, że po pierwsze jego próg wejścia do niego jest dość skomplikowany, czy dość wysoki, dość stromy może. Natomiast druga sprawa jest taka, że to jest przede wszystkim edytor tekstu, a mnie tekst niestety nie do końca zadowala i dlatego uznałem, właśnie inspirując się tymi feature'ami, że stworzę swój własny edytor kodu. I teraz ja wam pokażę 3 dema, właśnie tak, żebyście mieli wyobrażenie, czego się spodziewać, nie? Właśnie, bo tu kiedyś były modne te filmiki, że jak się Spider-Man rysuje w 10 minut, wychodzi całkiem nieźle, w minutę wychodzi, no, jest rozpoznawalny, a w 10 czy nawet w 10 sekund się to nie udaje, ale wychodzi karykatura Spider-Mana. I ja będę szedł od prawej do lewej, czyli najpierw będę pokazywał to demo 10-sekundowe, przy czym w czasie programistycznym 10 sekund to jest około 6 tygodni. Tak mi wyszło. Więc stworzyłem taki edytor, który on zasadniczo obrazuje pewną ideę. Znaczy my tutaj pewnie rozpoznajemy, że te pudełka, które się tutaj pojawiają, dość koślawe, one mają odpowiadać lispowym nawiasom. Natomiast tym właśnie to samo w sobie nie jest szczególnie apetyczne, w każdym razie apetycznie nie wygląda, ale teraz zrobię coś takiego, że nacisnę prawy przycisk myszy nad tym wyrażeniem, tym o tutaj, i ono się zamieni w coś innego, nie? I jakby, i to jest coś takiego, czego mi brakuje na co dzień w programowaniu, w sensie, żeby nie musieć pisać tekstu, ale żeby móc też wciskać w swój kod źródłowy różne inne formy, inne rodzaje rzeczy, które mogą być interaktywne, nie muszą. Ten graf, on może, edycja go nie jest zbyt wygodna, ale mogę sobie na przykład, nie wiem, wyciągnąć literkę E i teraz widać, że mamy już trochę inny graf i tak dalej, nie? I jakby to wydaje się, że zaletą czegoś takiego jest,
jest większy stopień integracji kodu źródłowego z tym, o czym kod źródłowy jest. I teraz trochę wam opowiem o bebechach implementacyjnych, ponieważ ten edytor powstawał w takim dość specyficznym dla mnie czasie, kiedy byłem rozgniewany na programowanie obiektowe. Właśnie tak z ciekawości, bo założę się, chociaż mogę oczywiście przegrać zakład, ale założę się, że praktycznie każdy z was słyszał coś takiego. Cztery filary programowania obiektowego. Abstrakcja, enkapsulacja, dziedziczenie i polimorfizm. Tak? Czy ktoś pierwszy? No właśnie, to jest taki, można powiedzieć, takie standardowe kurikulum i ja byłem w czasie pisania tego edytora bardzo rozgniewany na dziedziczenie i próbowałem zastosować inną technikę implementacji, mianowicie domieszkowanie, bo dziedziczenie to jest coś takiego, że macie coś, jakiś byt i na tym bycie wam wyrasta coś innego, jak jakiś grzyb na przykład, nie? A domieszkowanie to jest coś takiego, że my dostajemy jakiś obiekt i dodajemy do tego obiektu nowe możliwości. W rezultacie dostajemy nowy obiekt. Czyli jakby my nie wymagamy bytu, tylko my tworzymy transformację w przypadku domieszkowania. I tutaj jakby, nie wiem, czy to się da powiększyć, pewnie się nie da, ale ogólny sens pewnie będzie widoczny. Tutaj mam zdefiniowaną funkcję, czy tak naprawdę domieszkę workdesk, która pobiera sobie coś tam i zwraca. Tutaj można powiedzieć, że to jest hierarchia dziedziczenia, czy właściwie taki pattern do domieszkowania, że każda z tych rzeczy dodaje jedną nową możliwość do tej klasy, tak? Czyli na przykład keyword navigable daje mi możliwość nawigowania za pomocą klawiatury. Keyword formatable daje mi możliwość formatowania za pomocą klawiatury i tak dalej. Tak? I jakby no, wspominam o tym trochę jako ciekawostkę, bo tak naprawdę generalnie na moim komputerze to jakoś tam działa. Kiedyś odpaliłem to na Raspberry Pi'u u kolegi i w ogóle nie dało się z tego korzystać. Tak to było wolne i trudno mi powiedzieć dokładnie, dlaczego tak było, bo nie badałem tego tematu. W końcu chyba historia była taka, że rozbiłem sobie laptopa i musiałem coś wymyślić innego, więc kolejne demo, czyli to było to 10 czy 12-sekundowe, czyli kolejny Spider-Man, teraz ten minutowy, to jest prototyp, który napisałem w Javie na swoim telefonie. Napisałem go w Javie dlatego, że tylko w Javie znalazłem sposób, jak pisać na telefonie aplikację na telefon. I on wygląda tak. Nie jest to może zbyt spektakularne na pierwszy rzut oka, ale jak zaczniemy sobie coś tam baziać, to się zaczynają rysować jakieś kreski, a najdziwniejsze zrobi, jak narysujemy kwadrat, bo zamienia się w rozpoznawaną już przez nas parę zbalansowanych nawiasów. I teraz możemy sobie oczywiście dodać 2 do 2, tak, i mamy 4, i tam później mamy 8 i tak dalej. Ja mógłbym tak cały dzień robić, ale nie będziemy tak robić cały dzień. Zrobimy coś bardziej pożytecznego, czyli zdefiniujemy sobie funkcję. Tutaj nie ma takiej możliwości, niestety. Tutaj już trzeba dodać, ale funkcja, jaką zdefiniujemy, będzie silna, bo to jest jedyna funkcja, którą jest sens zdefiniować. Czyli tak, jeżeli mniejsze równe n od jedności, nie od dwójki, od jedności. To wtedy co robimy? To wtedy zwracamy 1, a w przeciwnym razie zwracamy iloczyn n-a i silni, ale nie silni od n-a, bo to by nie działało, tylko silni od pomniejszonego n-a o 1. I co, ładnie to wygląda? Nie za ładnie, dlatego bierzemy lewy nawias i potrząchamy telefonem. Mam nadzieję, że się nie rozłączy wtedy kabelek. O, i się zrobiły wcięcia. Jeszcze raz. Dobrze. Dobrze, właśnie, co robisz? Poprawiam kod. Nie? Tak. Liczamy sobie, możemy sobie wyliczyć, że silnia z 6 to 720, tak jak się spodziewamy. Silnia z 720 to jest dużo więcej.
Znaczy, obiecywałeś, że będziesz trollować i dotrzymujesz. Nie, no mogę potrząsnąć, ale po prostu trochę boję się, że kabelek się wypnie i mi to zepsuje tą prezentację. Jeszcze oprócz tego z takich ciekawych feature'ów mam tutaj możliwość podziału ekranu, więc mogę sobie na przykład, skoro mogę dodawać do siebie liczby cały dzień, ale mogę też tak robić cały dzień, nie? Niby coś robię, a tak naprawdę nic nie robię. Dobra praca w IT. I generalnie ten prototyp, on nie jest doskonały, bo on wielu rzeczy, które są w Lispie, nie wspiera, czyli nie wzbiera komentarzy, nie wzbiera stringów i w sumie, jeszcze tych list kropkowanych nie wspiera, ale można go na przykład używać do otwierania plików i nawet zdołałem przygotować nim jeden slajd. A nie, to nie to. Zaraz. Download Grasp się nazywa Problems with Grasp, tak? I teraz tutaj są problemy. Dlaczego nie rozwijam już tego edytora? I pierwszy problem jest taki, że jest napisany w Javie. I to jakby to samo w sobie nie jest przywarą czy jakimś wielkim problemem, ale problem jest taki, że nie mogę użyć tego edytora do edytowania jego samego, bo Java nie wspiera składni lispowej, więc no nie mogę. Druga rzecz jest taka, że tylko się odpala na Androidzie, co jest smutne w sumie, bo chciałbym też móc to odpalać gdzieś indziej, na przykład na PC-cie, fajnie było w przeglądarce móc otworzyć i tak dalej, i tak dalej. Trzecia rzecz była taka, jak to opracowywałem jako czysty edytor, to wszystko działało fajnie, ale później doczepiłem do tego taki interpreter Lispa na JVM-ie, który się nazywa Kawa i wtedy czas budowania to naprawdę, jakby tak jak wcześniej to było tam coś poniżej minuty, tak teraz to było lekko 10 minut i potem się przerywało, bo nie było zasobów. Kolejny problem był taki, że miałem bugi, ale nie miałem testów, nie? W sensie połowę projektu zrobiłem, a drugiej połowy nie. I trzecia, jeszcze jedna sprawa była taka, że nie było wsparcia dla klawiatury, w sensie można wpisywać literki, nie? Ja mogę sobie tutaj wyedytować, to już nawet nawigacja działa, ale nie mogę się klawiaturą poruszać po wyrażeniach. Gdybym chciał mieć wersję PC-tową, to jednak fajnie by było móc korzystać z klawiatury, zwłaszcza, że nie każdy komputer wspiera ekran dotykowy. I jeszcze tam nie było funkcji undo i dodanie tego wcale nie było takie oczywiste, w sensie trzeba było tutaj dużo rzeczy przemyśleć od nowa, więc zacząłem pisać trzeci projekt, ale właśnie, może pytanie, może wy też mielibyście jakiś, co chciałem powiedzieć. W kwestii testowania, teraz zmieniła się orientacja, to też taki fajny feature'ek, że jak zmieniam orientację, to ma osobny desktop niż dla orientacji poziomej, osobny dla pionowej, no ale to wyszło przez przypadek trochę. Dobra, i teraz właśnie widzieliście ten poprzedni prototyp, na którym był graf. I pytanie, jak napisać test dla czegoś takiego? W sensie, jeżeli moje środowisko programistyczne jest inherentnie tekstowe, to jak ja mogę napisać test, który mi wizualizuje w nim coś graficznego? Jakieś pomysły może? Tak, w sensie właśnie, no, można powiedzieć, można tworzyć ASCII arty, nie? W sensie, więc pomysł był taki, teraz wam pokażę moje testy. O, proszę bardzo. Oryginalnie pomysł miałem taki, żeby... To akurat nie jest test, który by rzeczywiście działał, to może powiększę trochę, żeby zajmowało więcej miejsca na ekranie. Tak, ale żeby stworzyć sobie renderer, który by mi tą strukturę danych, którą mam w pamięci, wyświetlał w postaci tekstowej. Ale i to takie coś byłoby, powiedzmy, czymś w rodzaju mocka. Ale oczywiście to nie jest docelowa rzecz, no bo docelowo chciałbym programować w środowisku tekstowym, więc naturalnie w ten sposób rodzi się taki pomysł, żeby stworzyć jakby jeden interfejs, do którego mogę sobie rysować i żeby ten interfejs albo mi zwracał stringi, tak jak w tym przypadku, albo rzeczywiście wywoływał to natywne API. I to oczywiście miało jeszcze taką zaletę przy okazji, że Android ma trochę inne API niż system graficzny w Javie, tam to AWT, z którego korzystają. Więc tak też zacząłem robić. I przy okazji, skoro już miałem tego
Momencik. Tego klienta stringowego, to z niego można było całkiem łatwo zrobić coś, co by mi pozwalało na edycję w terminalu, nie? I tutaj jest jedno miejsce w tym kodzie, w którym rzeczywiście poszedłem na ustępstwo, zastosowałem dziedziczenie i część implementacji klasy tego klienta terminalowego jest współdzielona z tym testowym klientem, który tworzy stringi. I to chyba jedyne takie miejsce. No i co? Mogę sobie tutaj, proszę bardzo, normalnie podzielić ekran, tak jak w tamtym prototypie. Czy co jeszcze można? No nie wiem, myszką można rysować. Nic z tego nie wynika w sumie. Mogę sobie otworzyć plik. To nie zawsze działa, czasem się zawiesza. Ale może tym razem zadziała. No zobaczmy sobie aserta, proszę bardzo. Proszę bardzo, jaki piękny assert. I co jeszcze mogę zrobić? No i różne inne rzeczy też mogę robić, ale mam też klienta terminalowego. Dobra, i tutaj, bo na początku mówiłem wam o tym quote'cie i teraz chciałbym pokazać właśnie, jak już tylko chciałbym pokazać, gdyby to działało, a to oczywiście jest demo, więc nie będzie działało. O, nie działa. Teraz też nie działa. A ten klient desktopowy, zobaczymy, czy zadziała. Tutaj mogę go trochę powiększyć. Cały świat się teraz przed wami otwiera. Może tutaj, o, mogę sobie napisać quote X. I teraz właśnie mogę, i ten klient w przeciwieństwie do tego poprzedniego na telefon, on nie wspierał, tamten nie wspierał tych rozszerzeń graficznych, natomiast ten już wspiera i takie najprostsze rozszerzenie graficzne, to tutaj za bardzo nie widać, muszę przesunąć trochę. O, to jest właśnie to quote'owanie, tak? Czyli ten symbol quote, tam jak wcześniej wam pokazywałem, że to był apostrof, tutaj już on apostrofem nie jest, tutaj on jest czarodziejskim graficznym rozszerzeniem. Tak, i ja mam jeszcze, jakbym stworzył sobie listę, to lista też by się trochę inaczej wyrenderowała i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z innych rozszerzeń magicznych, które mam, jest guzik, tak? Czyli jeżeli mam wyrażenie, które się, takie mam załadowane rozszerzenie do edytora, że jeżeli wyrażenie zaczyna się od słowa button i ma jakieś takie pola action i label, to jak zrobię tabulator, to on się zamienia w prawdziwy guzik, który naprawdę mogę naciskać. I żeby nie było, że to jest jakaś ściemka, no widać, że jakiś wyjątek tam poszedł pod spodem. O, ale proszę bardzo, teraz się wyświetla button pressed, tutaj pod spodem widzicie, a teraz możemy zmienić coś innego, nie wiem. Button pressed for developers. I tutaj sobie robimy tab, robimy press i jest, proszę bardzo. Mogę jeszcze ponaciskać, żeby to wjechało wyżej na ekran. Dobra. Czy jakieś pytania są? To na razie. Nie ma pytań, to wam pokażę najfajniejszą rzecz, jaką zrobiłem i którą zrobiłem zaledwie teraz w ten weekend skończyłem ją robić. Mianowicie, skoro już mam możliwość tworzenia wizualnych rozszerzeń, to mogę sobie stworzyć wizualny stepper. Tak, tutaj u góry mam definicję silni. Tak jest nieważne, bo w tej chwili to jest zahardkodowane dla steppera definicja silni, ale kiedyś nie będzie. I naciskam play. Jak się nam ewoluuje? Wow. No. Zaraz się zredukuje. Tak. Czy są jakieś pytania teraz? Tak? Znaczy ja próbowałem tylko dla 5, ale jakby problem polega na tym, że dla bardzo dużych liczb testy się robią bardzo długotrwałe. Poza tym silnia 5 to jest, od 5 to jest jedyne, co mnie interesuje w informatyce. A pytanie powinno być takie, czy w kliencie terminalowym też działa? Zobaczmy.
Słucham? To się okaże. Zostańcie do końca prezentacji, to zobaczycie. Właśnie, ja też myślałem o tym, żeby dodać funkcjonalność trzęsienia, ale jak kompem potrzęsę, to może przestać działać. To właściwie jedyne, co udało mi się osiągnąć w moich testach. Dobra, i co chciałem wam jeszcze powiedzieć? Zobaczmy sobie jeszcze na moje slajdy. Dobra, to chciałem wam opowiedzieć w sumie o trzech rzeczach, bo tutaj jest więcej, ale najważniejsze są teraz trzy ostatnie. Pierwsza jest taka, jak w ogóle reprezentować ten dokument, bo w przypadku LISP-a wszystko jest dość jakby samo w sobie jest dość oczywiste, bo my możemy sobie, no może jeszcze odpalę edytor, żeby ładnie wyglądał. A nie, bo jeszcze mam na telefonie miałem pokazać, że to też na telefonie działa przecież. No co wy? Gdzie jest ten killing the server? To nie brzmi dobrze. Zobaczmy. Dobra, zobaczmy, czy teraz making server alive się zrobi. Dyn, 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 dyn. Dobra, jest, mamy to. Tak, tutaj też mamy, on nawet w miarę szybko się odpala i tutaj mam jako przykład gdzieś na dole, mogę przyzumować wam, ale w tym przypadku akurat wybór czcionki okazał się bardzo ważny, w sensie okazało się, że żeby móc ładować te swoje testowe tekstowe testy, które gdzieś tam mam poprzygotowywane, to czcionka w stringach musi być stałej szerokości i trochę też się naszukałem czcionki, która byłaby zadowalająca. Ale właśnie okazało się po paru tam poszukiwaniach, że udało się to dostosować. Tutaj, no, co mogę powiedzieć? Wiele rzeczy tutaj nie działa jeszcze, no ale coś tam już jest. Natomiast o czym chciałem wam opowiedzieć? Właśnie kilka takich rzeczy wydawałoby się architektonicznych, czy jakichś tam. Mianowicie pierwsza rzecz jest taka właśnie odnośnie reprezentacji tych komórek lispowych, tak? Bo tradycyjnie lisp pod spodem używa po prostu pary, tak? Para, głowa, ogon. Tak jest w Javie, jak jest implementacja kawy, można sobie wejść, zobaczyć, to jest po prostu tak zaimplementowane, że mamy sobie klasę, klasa się nazywa pair chyba, albo cons, albo coś takiego i ma pole car i cdr i ma dwie metody get car i get cdr i jeszcze dwie metody set car i set cdr, bo jest mutowalna. Tak? Natomiast pytanie jest takie, bo to jest całkiem spoko jako reprezentacja listy linkowanej. Natomiast pytanie, co zrobić, żeby to była bo tutaj jest coś więcej niż lista linkowana, nie? Bo tutaj mamy, po pierwsze, mamy pomiędzy poszczególnymi tokenami, mamy spacje, tak? I one nie są elementem tej listy linkowanej. Ja sobie tutaj mogę wpisać, ile spacji chcę, ale to nadal jest ta sama lista. Więc pytanie, jak to zareprezentować? I tutaj pomysły są dwa. Taki klasyczny pomysł byłby taki, że dziedziczymy sobie, tak, że robimy sobie podklasę dla tego konsa i dodajemy do niego jakieś pole ze spacjami. Natomiast ja tutaj wymyśliłem coś nieco bardziej, można powiedzieć, szalonego, czyli żeby używać hashmap do tego. W sensie dla każdej komórki definiuję sobie kilka hashmap. To też mogę gdzieś tam w kodzie otworzyć. Ale nie tutaj, nie zapisujemy. Nie graficzny, Emax, tekstowy, Emax. Tak, ja to sobie, i tutaj można powiedzieć, ponieważ Lisp jest bardzo elastycznym językiem, jeżeli idzie o tworzy, tak jak powiedzmy trochę w przypadku programowania w Javie rozumiem tą metaforę architektury, bo jakby język jest dość sztywny, jeżeli idzie o zasady i to, o czym możemy mówić, to że tutaj masz taki, a nie inny wzorzec na przykład. Tak w przypadku Lispa ja sobie mogę zdefiniować nową konstrukcję składniową. Tak? I w tym przypadku jest, konstrukcja się nazywa define property i ona, to jest coś takiego, pod spodem tam jest hashmapa
Jeżeli hashmapa nie zawiera tego klucza, który jest podany jako argument, to wtedy dokona ewaluacji tego wyrażenia. Tak, i je nam zwróci. Czyli to jest hashmapa, z której korzystamy tak jak z normalnej funkcji. Jest jeszcze tam tutaj takie taką konstrukcję define property plus, która właśnie działa na tej samej zasadzie, ale nie tylko zwróci tą wartość, ale też doda ją do tej hashmapy, która jest pod spodem, więc za drugim razem jak zapytamy, to nie będziemy ewaluować. Tak? To takie dwa konstrukty składniowe sobie dodałem do języka, żeby tego użyć. I to jest o tyle ciekawe, że o ile w przypadku takiego klasycznego podejścia opartego na dziedziczeniu, my jakby powiązujemy sobie z danym obiektem dane własności na zawsze, tak w tym przypadku hashmapa jest czymś relatywnym, czyli ja mogę sobie jakby, w jakimś sensie można powiedzieć, że to odzwierciedla pewien punkt widzenia na daną klasę, w sensie takim, żeby podać jakiś może konkretniejszy przykład. Jak mam sobie... Zaraz zobaczymy. Jak sobie zrobię tutaj podział ekranu, to teraz pozycja każdego obiektu, który jest renderowany, jest w czasie renderowania cache'owana, żeby później jak klikam myszką, żebym sobie mógł łatwo odnaleźć, który punkt na ekranie odpowiada któremu wyrażeniu. I teraz właśnie mam coś takiego jak... Właśnie jedną hashmapę będę miał teraz dla tego lewego panelu i drugą hashmapę będę miał dla prawego panelu, tak? Czyli właśnie dzięki temu, że ja odsprzęgam pewne właściwości, czy pewne tam, nie wiem jak to określić, pewne przejawy danego obiektu, pewne dane powiązane z danym obiektem, odsprzęgam od ich definicji, to uzyskany system jest bardziej elastyczny. Więc to jest jedna rzecz, o której chciałem wam powiedzieć. Druga rzecz, która też się wydaje dość ciekawa i w tym drugim edytorze tego nie było, nie? Tam nie miałem kursora, którym się mogłem poruszać. Natomiast jak poruszam, powiedzmy, strzałkami w lewo i w prawo, to co powinno być wykonane? W sensie, jakby przedstawić ten problem. Chodzi o to, że jak nacisnę guzik, to musi się jakoś zmienić stan w edytorze, tak? I teraz jakie ja mam możliwe rozwiązania? No jakieś jedno możliwe rozwiązanie jest takie, że tworzę sobie globalny stan po prostu, tak? Że powiedzmy funkcja tam, nie wiem, podpięta pod wciśnięcie lewego klawisza będzie mi dokonywała mutacji na jakimś globalnym stanie. Ale jeżeli ja wprowadzam sobie globalny stan, to z perspektywy projektu aplikacji wydaje się to czymś bardzo niedobrym, no bo jak to potem testować, nie? W sensie generalnie to prowadzi do takiego miszmaszu. I teraz... Historycznie w Lispie było coś takiego i to jest coś, co jest mocno używane w Emacsie. Coś, co się nazywało zasięgiem dynamicznym. Znaczy, żeby wam znowu może pokazać. Powiedzmy, ja teraz napiszę w Emacs Lispie, to jest taki dziwny język, którego sam nie znam, ale powiedzmy f od x, zrobimy coś takiego, że dodaj x-a do y-ka. Nie? I teraz pytanie, mamy tutaj tego Y, który nigdzie indziej się nie pojawia. W sensie mamy też plusa, ale powiedzmy co do plusa, możemy się domyślać, że on jest powiązany z dodawaniem po prostu. Natomiast z Y-kiem problem jest taki, że on się nigdzie nie pojawia i teraz pytanie, jak napiszę sobie, mogę sobie ewaluować i zobaczymy, co Emacs zrobi. Jak napiszę sobie F od 5, co nam mówi? No mówi, że jest jakiś błąd, ale jeżeli napiszę sobie niech Y ma wartość 10 i F od 5, to on zwraca mi wartość 15, tak? Czyli on jakby tutaj w taki niejawny sposób, to dziwaczne dość zachowanie, które w żadnym normalnym języku by nie przeszło, ono się nazywa zasięgami dynamicznymi. Ciekawostka jest taka, ostatnio też na Twitterze widziałem, że ktoś wkleił propozycję dla Javy, żeby podobny mechanizm dodać do tego, co jest w Common Lispie, w sensie jakiegoś Jepa widziałem. I w Skimie jest coś podobnego, co się nazywa parametry. Czyli mogę sobie zrobić define, może xscm, zobaczmy, czy tutaj działa interpreter. Nie.
Dobra, chyba nie zadziała. Ale mogę wam pokazać, jakby to działało. Czyli powiedzmy, mogę sobie zrobić, zdefiniować powiedzmy Y jako parametr. I on może mieć jakąś wartość domyślną, powiedzmy 0. I teraz jakbym chciał tego użyć, czyli napisać to, co było wtedy równoważnie, to bym musiał napisać define f od x plus x i tutaj musiałbym wywołać tego y, czyli użyć go jak funkcję. I właśnie tego rodzaju rzeczy, no to też wam mogę pokazać, jak mam test editor operations. O, proszę bardzo. Ja mam tutaj funkcję move cursor left i teraz właśnie tutaj mam taki przykład, tak, że mam jakiś stan programu pod spodem, jego migawka, czyli jak go zrzutuję sobie do tego stringa testowego, będzie wyglądała w ten sposób i później wywołam dwa razy funkcję move cursor left, no to ten kursor mi się powinien przesunąć o dwie pozycje w lewo. Tak? I teraz właśnie... Teraz muszę znaleźć, gdzie to jest zdefiniowane. A tutaj mi się zmieniła klawiatura na jakąś brytyjską. I zobaczmy. O, tu jest SRC, move cursor left. Tak, ja tutaj jakby, tutaj dokonuję, może mogę powiększyć, dokonuję mutacji, ale nie dokonuję mutacji na jakiejś tam zmiennej, tylko dokonuję mutacji na parametrze, czyli ktoś mógłby jakby wywołać kolejną warstwę parametrów i ta mutacja stałaby się niewidoczna. I wydaje się, że do testów to się świetnie nadaje. I jeszcze jest jedna rzecz, ponieważ mamy parę minut, jeszcze jest jedna rzecz, o której wam chciałem opowiedzieć, mianowicie kontynuację. Jest taki straszny termin gdzieś tam z lat 70. pochodzący i taki bardzo dziwaczny interfejs w języku Scheme, ale ostatnio widziałem też prezentację Martina Oderskiego, który mówił o tym, że kontynuacje będą w skali, więc was to też może dotknąć. Bądźcie przygotowani. I w Scheme generalnie kontynuacje to jest bardzo dziwaczny interfejs. Kawa nie wspiera tego w poprawny sposób, ponieważ to by się wiązało z dużym narzutem, ponieważ JVN nie jest tego w stanie poprawnie obsłużyć, przynajmniej do czasu, aż Project Loom gdzieś tam się nie spauperyzuje. Natomiast właśnie problem jest taki, nie, że mam sobie, z jednej strony mam sobie renderowanie, z drugiej strony mam sobie coś takiego, że jak kliknę myszką, to chcę te współrzędne ekranowe odwzorować sobie w te... W ten obiekt w dokumencie, tak? I z trzeciej strony akurat tam jest jeszcze wchodzi coś takiego, że niezależnie od renderowania mogę sobie mierzyć rozmiary poszczególnych elementów w dokumencie. I te trzy rzeczy mają dużo wspólnej logiki. To też mogę gdzieś tam pokazać. Primitive SCM i teraz... I generalnie, czyli jest coś takiego, nie wiem, żeby może wam to jakoś zobrazować. To jest taki proces, czy rysowanie to jest taki proces, że tam najpierw powiedzmy rysuję jakieś nawiasy, czy może najpierw mierzę to, co jest w środku i rysuję nawiasy, a później rekurencyjnie wchodzę i każdy element po kolei renderuję. No i analogicznie, jeżeli chcę na przykład sprawdzić, czy kliknąłem, czy dana pozycja myszki jest objęta przez dane współrzędne, no to robię to samo, tylko zamiast renderowania wywołuję sprawdzenie, czy jakby współrzędna się znajduje wewnątrz. Więc mogłem sobie napisać taką funkcję, która się nazywa traverse, która pobiera konkretną akcję, którą robię. No i w zależności od tego, czy chcę mierzyć...
mierzyć rozmiar obiektów, czy chcę rysować, czy chcę jakby detektować wciśnięcie kursora. Mogę mieć trzy implementacje i szczególnie nas interesuje to wciskanie kursora, ponieważ w momencie, kiedy my już znajdziemy dany obiekt, my chcemy go zwrócić poza ten jakby poza nasze miejsce wywołania. Więc tutaj zostało właśnie użyte coś takiego jak operator callCC w języku Scheme i on ma parametr, który ja dla ułatwienia nazwałem return, bo jak mamy funkcje powiedzmy w języku C, czy w Javie, czy w JavaScriptie, no to wiecie, jak działa return. On może nam wcześniej wyjść z funkcji, ale on może nam tylko wyjść do wołającego tą funkcję, czyli on nie może przeskoczyć parę pięter do góry. Natomiast tutaj jest coś takiego, że właśnie mam parę pięter do góry. To znaczy, jeżeli ja zrobię return, to ja będę kontynuował od miejsca za wywołaniem callCC. Tak? I to, no i to właściwie tyle. I to jest jeden taki feature, który jest czysto językowy i którego wydaje mi się jakby może, nie wiem, może za pomocą wyjątków można było coś analogicznego zrobić, ale wydaje się, że mogłoby być, no nie wiem, może przekazywanie wartości za pomocą wyjątku. W sensie tak, to jest go-to, tylko to jest go-to jakby parę pięter nad wywołanie funkcji. Dobra, i to w zasadzie wszystko, co mam przygotowane. Jeżeli są jakieś pytania, to też chętnie odpowiem.